tej strony Warsaw Spiders. Cześć. Dziś nagrywamy dla Was kolejny unboxing. Tak, dzisiaj to będzie taki troszkę inny unboxing. Taki... To będzie film przełomowy na naszym kanale, bo z tego filmu nic już nie będzie takie samo. Mamy nadzieję, że zmieni się jakość naszych filmików, bo po prostu wzięliśmy sobie do serca Wasze komentarze, które pewnie pojawią się tutaj dookoła. Tak. Wzięliśmy sobie do serca Wasze rady odnośnie... Możemy powiedzieć już, co chodzi? Mniej więcej o oświetlenie. Tak, odnośnie światła. I właśnie dzisiaj chcemy rozpakować to, co nam tutaj przyszło. To przyszło już we wtorek do nas, a dzisiaj mamy sobotę, kiedy to nagrywamy. Także jesteśmy troszkę już niecierpliwieni, a chcieliśmy to nagrać jednak w dobrym świetle, bo my pracujemy do godziny 17-18. Więc zawsze jest ciemno, jak już wracamy. A dzisiaj właśnie sobota, także możemy coś dla Was nagrać w miarę w dobrym świetle jeszcze, póki nie mamy właśnie tego, co tutaj już mamy. Ale wszystko zobaczycie, jak otworzymy. Więc co, po kolei? Znaczy, może rozpakujemy najpierw wszystko, ale będziemy potem wykładali Wam po kolei. Okay. Zaczynając od dużego. Zanudzić na filmie również. Mamy, słuchajcie, to jest zestaw dwóch lamp światła stałego. One są wielkości 50 na 50 cm, bo wyczytaliśmy, że takie są lepsze niż te prostokątne. Bo dają bardziej naturalne światło, tak się skupia bardziej jak światło naturalne, coś takiego. I rozkładać się mają na 230 cm. Tak? Tak, tutaj jest jeden stojaczek. To się bardziej rozkłada, czy już bardziej? Tak, masz. Widzisz? A jeszcze tutaj. No, na klipsy. Super. Więc... I fajne mocowania mają, takie wygodne. O Jezu, zabiłam do sufitu już. I dobrze. Będzie można regulować to. Fajne nóżki. To jest ogólnie takie metalowe. Z takimi... Wydaje się być solidnie wykonane. Nie ma jakichś głupich plastików tu. Wszystkie prawie elementy są metalowe. Tylko w sumie zapięcia są tutaj. Te odblokowujące z plastiku. Mhm. Okej. Okay. Może byśmy zmontowali jeden, co? W sumie możemy zmontować. Tak dla pokazu. Tylko nie wiem, jak się te nóżki tutaj rozkłada. O, okej. Okay. Dobra. No. Dobra. No włożysz sobie ją potem. Dobra. Czyli kolejne. Zobaczymy przy okazji, w jakim stanie. Przecież to jest wszystko w porządku. Mam nadzieję, że tak. One są od razu z pokrowcami, te softboxy. To też jest fajne, będziemy jest mieli je... Na jakiegoś vloga może zrobimy kiedyś. Może coś na giełdzie kiedyś wymyślimy. Ja, to się tu ma odburzy. Ale do czego jest instrukcja? To jest wymyślimy. Co to jest? A, ja już wiem. Aha, tutaj mamy całe podsumowanie zakupów. Dobra. W ogóle zamawialiśmy to przez internet, ze sklepu DigiShots w Jankach pod Warszawą.
więc blisko nas tak naprawdę. No. Przeszło szybko, bo już na drugi, trzeci dzień, także w porządku. Uwaga! Wszystko chyba jest w porządku złożone. A tu nagle, jep, nie świeci. Zobaczymy, jak to światło jest. Spoko, spoko. Żyje wszystko? Tak. O! No i super. No, to muszę nie w tą stronę. No, no. Ale... Taki mam propozycję, złożymy drugi. I co? I dokończymy wam już w innym świetle, tak? Zobaczymy, jak to będzie działało. Jezu, jak widać, wszystko dobrze. Chodź, Łukasz. Nagrywamy dla was dalszą część już w takim magicznym oświetleniu. Troszkę razi, ale chyba efekt jest... Naprawdę jest widoczny. No. Dla was chyba również będzie widoczne. Także dalej. Z takich ulepszeń zamówiliśmy sobie jeszcze mikrofon taki krawatowy, tak? To się mówi. Tak, krawatowy. No, to nam się przyda na pewno. Może na giełdach, bo tam pisaliście nam ostatnio, że wolicie... Straszne szumy są. Że wolicie jednak taką relację, jak słychać głosy ludzkie, a nie sama muzyczka. Że są właśnie... Że wtedy czujecie tą taką atmosferę tych targów, tak? Że ludzie się wymieniają poglądami. Tak, nawet ktoś pisał, to pokażemy w komentarzu, że podobało mu się rozmowa o tych wężach, o których rozmawialiśmy ostatnio. No bo to jest jednak fajne, nie? Po to się idzie na giełdę, żeby... Też coś podyskutować z innymi hodowcami. Każdy ma taką zajawkę, to się udziela. To jest bardzo fajne, taka pozytywna energia wtedy się udziela i mnoży. I co tu mamy teraz? Mikrofonik. Prawdopodobnie będziemy go wykorzystywali również przy tym, przy nagrywaniu ogólnie w domu, żeby nie zbierało to wszystkiego takich... No teraz na przykład, nie wiem, czy to będzie słychać na filmiku, ale nasze kaloryfery mają taki mały koncert, bo... Są zapowietrzone i niestety dają czadu. Dają czadu. Jeśli to rozmontowuję, widzę. Tu jest bateria. No właśnie, ciekawe, jak w tym, to się remontuje, tą baterię. I ty widzę, to się... jest ogólnie też opieka. A jest, bateria. Bateria. Okay. Czyli tam jeszcze baterię dokupować, no widzisz. A też nie jest duży wydatek. No, takie baterie kosztują chyba do 5 zł. A mam nadzieję, że naprawdę jakość się poprawi i że będziecie z tego zadowoleni. My również, bo lubimy sobie nawet w pracy obejrzeć. Przynajmniej ja lubię sobie w pracy obejrzeć nasze filmy. Jak za mną tęsknisz, tak? Dokładnie. Aha, i tu jest ten klips cały. Dobra. A widzisz, bo tutaj jest, to się montuje do krawatu, a tu można to już przełożyć sobie, żeby było bliżej twarzy. No chyba tak. Nie śmiejcie się z nas, bo po prostu jest takie... Nasza pierwsza styczność z tym. Okej. Okay. Założymy tu. No ja na przykład się nie spodziewałam, że będę kiedyś miała takie oświetlenie w domu. Na własny użytek. Łukasz chyba też nie. To się tego nigdy nie spodziewałem. Myślałem, że się skończy na kilku pająkach, ale taką zajawkę dopaliśmy, że po prostu to się ciągnie i ciągnie. A też wasze komentarze nas tak naprawdę motywują, bo
To jest bardzo fajne, że się tak udzielacie, doradzacie nam. A jeszcze ten ostatni film z unboxingu Spiders Online, tyle wyświetląc sobie łapie, że to jest po prostu niewyobrażalne. Po prostu rekordy bijemy ostatnio. Już teraz ma ponad 4,5 tysiąca wyświetleń, to jest jak na naszą skalę, to jest naprawdę, naprawdę dużo. I to nam się bardzo podoba. To jest przejściówka, to jest do amplitunera ewentualnie, okay. To nie jest do tego. To ty jesteś informatykiem. A to tu możemy podłączyć. O. A nie, jeszcze będziemy to podłączali, jeszcze i sprawdzali, chyba nie ma sensu. Nie. To będzie na giełdzie. To już w praktyce będzie wykorzystane. A, i to, ten klipsik tu montujesz, tak? Dobra. Czyli, ale to jeszcze nie koniec, żeby nie było. Jeszcze została jedna rzecz. Coś dużo, dużo większego. I tutaj, przed wami, stolik oświetleniowy, tak? Stół bezcieniowy. Stół bezcieniowy, nie oświetleniowy. Od dołu będziemy musieli dać jeszcze jakąś żarówkę, żeby nam się dodatkowo oświetlenie zrobimy. Żeby się wytworzyło właśnie takie fajne studio, powiedzmy. Tutaj będziemy, mamy taki plan, żeby na przykład tutaj pająki puszczać, tak fajnie je nagrywać, jak będą sobie tak dreptać, tuptać, jakieś dopuszczanie tutaj fajne można by było zrobić. Można spróbować przynajmniej. Na takim hardkorze już. Ale będą jakieś zbliżenia właśnie, może jakieś makro się w końcu uda zrobić. Tak, żeby jakoś pokazywać te od początku mniej jadowite pająki, takie... Wersji kolor na pewno bym chciała weźmie. Mhm. Bo jest jeszcze namiot bezcieniowy. Tylko, że z namiotu bezcieniowego te zdjęcia wychodzą takie jakby płaskie. Nie mamy takiej głębi, nie mamy takiej ostrości, takiego przebicia. No nie wiem, jak to fachowo powiedzieć, ale myślę, że wiecie, o co chodzi. Po prostu jest zdjęcie takie bardziej trójwymiarowe na, właśnie na stole bezcieniowym. No. Więc także... mam nadzieję, że już niedługo coś uda nam się dla was pokazać. Możliwe, że najpierw zaczniemy z naszą braszką ulubioną. Ale wszystko w swoim czasie będzie. W takim razie może nie będziemy przedłużali filmu. Dajcie znać, co sądzicie o tych zakupach. Czy jakość się poprawiła, czy podobają się wam nasze zmiany. Coś jeszcze na pewno będziemy udoskonalać. Będziemy kombinować, jak to lepiej ustawić, żeby było tak fajnie. Żeby było nas jeszcze lepiej widać. Będziemy starali się nagrywać tak, jak nam radziliście. A raczej w ciągu dnia, chociaż wiadomo, że to nie zawsze... No nie zawsze, to się uda, czas, niestety. Właśnie. Czasem my lubimy karmić wieczorem. I to jest już taki problem. Tak akurat przed snem da się tak nastawić, tak... Nie wiem, winka się napić, piwka się napić. Ogólnie lubimy sobie zrobić taką niedzielę z ptasznikami. I tak sobie właśnie usiąść. Prawdopodobnie będziemy robili z tego streamy już niedługo, tylko musimy wszystko fajnie przygotować. Będzie jedna scena, że będą trzy terenia wystawione, do każdego będzie wpuszczana karmówka. Będziecie mogli sobie na żywo zobaczyć, jak te ptaszyki się zachowują, jak powoli się zbierają do tego polowania. Takie coś innego będziemy chcieli zrobić. Ale to jeszcze jest do przygotowania, do skonfigurowania wszystko. Oświetlenie już mamy, więc to na pewno poprawi jakość tych filmów, więc to taki pierwszy krok przed tym wszystkim. No ale też musimy mieć trochę czasu. We dwoje studiujemy, pracujemy, więc sami rozumiecie, to pochłania bardzo dużo czasu. Czasami dla siebie prawie w ogóle nie mamy czasu, czy dla rodziny, więc... A jeszcze zbliżają się święta, więc czy pewnie przygotujemy jakieś 2-3 filmy i po prostu będziemy powoli udostępniali dla was. Więc co? No więc zapraszamy na kanał.
I jeszcze chcieliśmy, bo zapomnieliśmy, podziękować za propozycję. Od ciekawe ptaszniki, tak? Tak. Bardzo nam było miło po przeczytaniu tego komentarza. Fajnie. Wyświetli się tutaj nad nami pewnie. Dziękujemy bardzo za propozycję. Takiej jakby pomocy, ale właśnie z tego względu, że już i tak się zdecydowaliśmy na zakup własnych takich materiałów oświetleniowych, no to już nie chcieliśmy Cię fatygować, ale było nam bardzo miło za taką chęć pomocy. I nawet nas zaskoczyłeś, bo tutaj trzeba mieć do kogoś zaufanie, żeby tak pożyczyć taki zestaw. Swój prywatny komór kogoś, kto tak naprawdę nie zna, jedynie jak ogląda jego filmy. Także bardzo chyba miło. Się elektryzujesz. O. No, faktycznie. W takim razie dziękujemy Wam serdecznie za uwagę. Zapraszamy Was na naszego fanpage'a. Jeżeli film Wam się podobał i to, co wprowadziliśmy, zostawcie łapkę w górę. Subskrypcję, jeżeli jesteście nowi na kanale. Ewentualnie dzwoneczek, żebyście byli zawsze na bieżąco. Dziękujemy za oglądanie. Na razie, cześć. Trzymajcie się, pa.